Ambipur Frivolution i Ambipur do łazienek w atrakcyjnej cenie. Licznik warszawskich ścieków i odpowiedź Rafała Trzaskowskiego, ale także polityczne transfery i kłopotliwe nominacje. Od tych właśnie kłopotliwych nominacji zaczynamy. To jest debata dnia i Agnieszka Gozdyra. Dobry wieczór Państwu i moi pierwsi goście. Przemysław Czarnek, Prawo i Sprawiedliwość. Dobry wieczór, panie profesorze. Dobry wieczór, kłaniam się. I Tomasz Trela, Lewica. Dobry wieczór, panie pośle. Dobry wieczór pani, dobry wieczór państwu. Panie profesorze, o te nominacje, od których we wstępie zaczęłam, chcę zapytać najpierw. Pan Łukasz Dzwonikowski, Kamila Andruszkiewicz. Szybkie powołania, jeszcze chyba szybsze odejścia ze stanowiska. Dzisiaj o byłym pośle PiSu Łukaszu Dzwonikowskim usłyszeliśmy, że po tygodniu odwołany z funkcji prezesa Wojskowych Zakładów Inżynieryjnych w Dęblinie. Niech mi pan powie, to jest brak czujności czy błędy partii, która jest u władzy drugą kadencję i nie musi się już przejmować kompletnie opinią wyborców? No, gdyby władza, która jest drugą kadencję u władzy, partia, która jest drugą kadencję u władzy, nie przejmowała się opinią publiczną wyborców, to pewnie by nie naprawiała błędów, bo ja rozumiem, że odejścia i pani Andruszkiewicz, i pana Dzwonikowskiego ze swoich stanowisk są były potraktowane jako konieczność z uwagi na właśnie ten wydźwięk. Ja nie znam ani kompetencji pani Andruszkiewicz, ani pana Dzwonikowskiego. Mówiłem to również zresztą w wywiadach. Natomiast wszelkie podejrzenia nepotyzmu powinny być rzeczywiście likwidowane w ten sposób właśnie. Jeśli są jakieś bardzo niezręczne sytuacje, to powinny być naprawiane te błędy. Tak, ale kto dopuszcza do takich niezręcznych sytuacji, że poseł Dzwonikowski, który pisał do mediów, że on tę tematykę wyssał z mlekiem matki, bo we Włocławku wszyscy się tym interesowali, że ojciec też był związany z tą branżą. Przecież wszyscy znają historię posła Dzwonikowskiego. Wszyscy pamiętają, jak na zjeździe partyjnym w Toruniu bodaj prezes Kaczyński mówił, że jest na sali osoba, której tu nie powinno być. Mówił o pośle Dzwonikowskim. Więc kto zrobił taką przykrość prezesowi i go powołał na stanowisko prezesa? Proszę pytać wszystkich tych, którzy podejmują decyzje w sprawie obsadzania spółek Skarbu Państwa. Ja do nich nie należę. Czyli Jacka Sasina, ja tak? Ja mogę powtórzyć to, co mówię od kilku dni, odkąd jestem zapytany o te kwestie. Jakikolwiek nepotyzm, czy to rodzinny, czy polityczny we władzy nie powinien być tolerowany. A ja go nie toleruję od zawsze. Wszelkie kampanie wyborcze, które prowadziłem na terenie Lubelszczyzny, opierałem również na krytyce nepotyzmu naszych poprzedników. I tu zdania nie zmieniam, a nawet wielokrotnie, że tak powiem, natężenie mojej krytyki, jeśli chodzi o naszą partię. Czyli pan krytykuje ministra Sasina, tak? Panie pośle, jeśli dobrze rozumiem. Nie wiem, bo to jego kompetencje. No, minister aktywów państwowych chyba, tak? Panie redaktor, nie wiem, kto podejmował konkretne decyzje w tych dwóch sprawach. Nie znam kompetencji tych państwa w tych sprawach. Natomiast wszelkie przejawy nepotyzmu, czy politycznego, czy rodzinnego, powinny być absolutnie nietolerowane i jeśli są popełniane błędy, to powinny być naprawione. Rozumiem, że to były błędy i są naprawione. Cieszę się. Poseł Tomasz Trela, czy ja dobrze idę dobrym tropem, pytając o ministra Sasina i czy rzeczywiście to się mogło odbyć bez wiedzy Jarosława Kaczyńskiego, no bo jest powołanie i po tygodniu jest odwołanie, dymisja. Bo to są takie standardy pisowskie. Jak kogoś powołują, to może się uda, żeby ten ktoś został powołany bez publicznego echa. Jeżeli ktoś zostanie powołany, media się nie interesują, opozycja się nie interesuje, to ten ktoś sobie tam siedzi gdzieś w kąciku, zawija te sreberka, zarabia 200-300 tysięcy rocznie i jest zadowolony. Natomiast jeżeli wychodzi to na światło dzienne, jeżeli opozycja szaleje, jeżeli media niezależne szaleją, no to wtedy przychodzi taki pan poseł Czarnek i mówi, no nie, nepotyzm, to my będziemy wypalać tutaj gorącym żelazem. Ale mówi to oczywiście po fakcie, bo ile takich przysłowiowych żon wiceministra pracuje w różnego rodzaju podległych spółkach Skarbu Państwa? Tego nie wiemy. No tego nie wiemy, bo ja nie wiem, ile tam wam przeszło płacę. Jak pan nie wie, to dlaczego pan mówi? No. Natomiast wiem jedno, że wy z nepotyzmu słyniecie, bo przychodzi mi na myśl teraz takie bardzo dobre porównanie, bo zapomniała pani redaktor dodać jeszcze o słynnym stryju pana prezydenta. I kiedyś cały czas obowiązuje w kanonie lektur szkolnych dla klas trzecich taka lektura o psie, który jeździł koleją.
A my dzisiaj mamy sytuację taką, że moglibyśmy to porównać o stryju, który jeździł koleją, bo został członkiem PKP Cargo człowiek, który tak naprawdę z kolejnictwem nie ma nic wspólnego, a jest tylko członkiem Rady Nadzorczej, dlatego że jest stryjem pana prezydenta Dudy. No to przecież to jest pewna, to jest pewne takie... Ale czy pan sugeruje, że będzie kolejna, nie wiem, dymisja, kolejne naprawienie błędu, cytując pana profesora, czy... Wie pani, ja nie wiem, tylko ja wiem jedno, że jeżeli ktokolwiek pełni funkcję publiczną, jest politykiem, to jest taka sytuacja, nie tylko w Polsce, tylko w Europie, że jego rodzina, jego najbliżsi nie powinni pełnić żadnej innej funkcji publicznej. I która partia miała takie standardy, panie pośle? Niech mi pan powie, kiedy była u władzy. Która? A to ja pani powiem Czy jest pani w stanie mi przypomnieć, żeby na przykład ktoś spowinowacony z panem prezydentem Aleksandrem Kwaśniewskim pełnił jakąś funkcję w instytucji publicznej? Bo ja sobie nie przypominam takiej sytuacji. Czy jest pani mi w stanie powiedzieć... A politycy, ministrowie, rozumiem, lewicy? I tutaj w ogóle rodziny były odcięte zupełnie od stanowisk. My mówimy o konkretnym przykładzie. No ja mówię o sytuacji, która jest tu i teraz. Jest pan prezydent Andrzej Duda, jest jego stryj, który zarabia ponad 10 tysięcy złotych miesięcznie. Jest członkiem Rady Nadzorczej. Przecież nie jest tam tym członkiem Rady Nadzorczej dlatego, że jest niesamowitym ekspertem, bo z kolejnictwem ma tyle wspólnego, co... ja, bo jechaliśmy kilka razy w życiu albo kilkanaście razy w życiu pociągiem, nie ma żadnych kompetencji, a jest członkiem Rady Nadzorczej tylko dlatego, że jest stryjem Andrzeja Dudy. I tak samo przecież pani żona, czyli była pani prezes, która została zdymisjonowana, czy została poproszona o złożenie rezygnacji pana wiceministra Andruszkiewicza, została namaszczona za 200 tysięcy złotych rocznie tylko dlatego, że jest żoną wiceministra Andruszkiewicza i ten głos może być głosem ważącym, jeżeli chodzi o obóz Zjednoczonej Prawicy. No to jest praktyka w obozie Zjednoczonej Prawicy i pan poseł Czarnek może się od tego odcinać, może mówić, że tak nie jest, ale chciał się odniosę do tego. Tak, ja tylko przeczytam fragment tego, co napisał minister Andruszkiewicz. DNA. Napisał o tym, że jego rodzina jest chamsko opluwana, że są osoby, które sobie z tego uczyniły fajną zabawę, ale powinny milczeć, dlatego że same mają na swoim koncie różne interesujące działania, o których wolałyby nikt nie wiedział, ale przyjdzie czas, że wiele z tych osób zrozumie, że nie warto być tak zakłamanym obłudnikiem. To jedno zdanie i pan poseł Czarnek. Jedno. A to jedno zdanie. No to ja akurat należę do tych osób, do tych polityków, którzy bardzo srogo recenzują takiego pana ministra i bardzo proszę, żeby pan minister srogo zrecenzował mnie, żeby znalazł kogoś z członków mojej rodziny, która pracuje na publicznym WIKS-ie za 200 tysięcy złotych rocznie. Bo to jest bardzo proste. Ja przez 5 lat pełniłem funkcję wiceprezydenta miasta Łodzi. Też miałem duże możliwości, ale nie przypominam sobie, żebym próbował gdzieś wsadzić swojego brata, czy swoją mamę, czy swoją siostrę na jakieś stanowisko. No nie ma takich sytuacji. To ja panu posłowie najpierw przypomnę skrajny nepotyzm Aleksandra Kwaśniewskiego w innej działce. Tu dużo, dużo bardziej niebezpiecznej ułaskawienie ministra Sobotki. Przyjaciela serdecznego pana Kwaśniewskiego, niech pan posłucha do końca, dobrze? Bez zachowania jakichkolwiek procedur. Niech pan posłucha do końca o nepotyzmie Aleksandra Kwaśniewskiego w zakresie ułaskawiania. Ułaskawił na koniec kadencji swojego przyjaciela Sobotkę, ministra, który zdradził plany policji, jeśli chodzi o aferę Strachowicką. Chce pan więcej takich przykładów? To jest rzeczywiście kulą w pod pana strony. Pani redaktor pozwoli, mówimy o nepotyzmie. Czy mogę dokończyć odniesienie się do tego? Poseł Czarnek twierdzi, że nepotyzm przejawił się w geście, jakim było ustawienie. Tak, dobrze. Przemysław Czarnek, bardzo proszę. Chciałbym odnieść się do końca. Przemysław Czarnek. Ale pan jest strasznie nerwowy, jak zwykle. Ja lubię pana słuchać, jak pan mówi spokojnie. Zostawmy nerwy i merytorycznie. Posłuchajmy się wzajemnie. Panie Tomku, posłuchajmy się wzajemnie. Naprawdę lubię pana słuchać. I pański, ja i pański temperament mi odpowiada, ale nie wiem, czy odpowiada. Panowie, miło sympatycznie, tylko na razie prostu wersal, a ja bym chciała fakty. Przemysław Czarnek, bardzo proszę. Fakty są takie, że od samego początku i zawsze ja mówiłem o tym, że nepotyzm jest nie do przyjęcia w jakiejkolwiek postaci i mówi to nasza partia, jeśli są błędy, są naprawiane. Pan poseł Trela mówi, ile to żon wiceministrów pracuje w spółkach Skarbu Państwa, ale na moje pytanie ile, powiedział, że nie wie, bo nie zna takich przypadków. Te przypadki są naprawdę rzadkie, a jeśli występuje, no to panu mówię,
To są niezwykle rzadkie przypadki. Te, które są, są natychmiast naprawiane. Nastąpiły jakieś błędy i tyle. Jeśli chodzi o pana posła Dudę, który jest w Radzie Nadzorczej spółki PKP, zdaje się, słyszałem wypowiedź pana ministra Sasina, który jednoznacznie pokazywał zakres kompetencji pana posła Dudy, byłego posła Dudy, jego doświadczenie w zakresie zarządzania i jednoznacznie potwierdzał, że nie chodzi o to, że jest stryjem urzędującego prezydenta, tylko pokazywał jego kompetencje. Tutaj akurat zgadzam się z panem ministrem Sasinem w 100% i też mogę bronić. Czyli tutaj pan uważa, że kompetencje są takie, że dymisji czy odwołania żadnego nie nepotyzmu będzie, w tym zakresie, żadnego nepotyzmu w tym zakresie nie ma. Z tego, co znam kompetencje pana posła Dudy i również poglądy na ten temat pana ministra Sasina. W pozostałych przypadkach, które dzisiaj omawialiśmy, rzeczywiście pewnie doszło do błędów. Cieszę się, że błędy są naprawiane. A dlaczego do nich różni. Doszło? Dlaczego PiS do nich się, doszło, PiS pana zdaniem? Wie pani, dochodzi do różnych błędów w różnych sytuacjach. Natomiast PiS się tym różni od swoich poprzedników, że jak popełnia błędy, to je naprawia i się do nich przyznaje. Poprzednicy tego nie robili. Tomasz Trela. Nie, znaczy, panie Przemku, że tak do pana się zwrócę. No bo się lubimy, dlatego tak do siebie mówimy. Ale, no. ale proszę nie mówić, że pan Duda, stryj pana prezydenta, jest takim wybitnym fachowcem, że gdyby nie był stryjem pana prezydenta, to szukaliby go na rynku headhunterzy i wzięliby go do spółki kolejowej w Europie i nie tylko. Bo to jest przecież fikcja. Pan doskonale wie, tego nie powiedziałem. Ja doskonale wiem. I ja doskonale wiem, dlaczego on się tam znalazł. Natomiast jeszcze raz bardzo wyraźnie podkreślę, bo to jest wasza praktyka. W momencie, gdyby opinia publiczna się nie interesowała tymi sprawami, to pewnie pani Andruszkiewicz, żona aktualnego wiceministra, byłaby prezesem tej fundacji. Bo takich przykładów można naprawdę mnożyć, jeżeli chodzi o państwa działalność i o państwa funkcjonowanie. Cieszę się, że pan połowicznie, chociaż przyznaje rację, że popełniacie błędy, że popełniacie państwo błędy i z tych błędów się wycofujecie. Natomiast no, ten pan poseł Zbonikowski, który był posłem, który tam, zdaje się, prał swoją żonę, wyzywał ją od najgorszych. No jak w ogóle można takiego faceta gdziekolwiek powołać? Do czego go można powołać? On się nie nadaje do niczego, szczególnie do tego, żeby pełnić jakąkolwiek funkcję z nadania tej czy innej partii politycznej. A wam to w ogóle przechodzi przez myśl. To jest w tym wszystkim najgorsze, że wy sięgacie po takich ludzi, którzy są miernotami, ale mają naprawdę to prosiłbym na pana posła, karku panie problemy Tomku, niech pan i to nie bardzo duże wam, problemy. No ale wie pan, no ale mi przechodzi, bo ja lubię nazywać rzeczy po imieniu. No z tego też jestem znany, że nie owijam, tylko mówię wprost. No miernota, która biła kobietę, dostaje propozycję. Ja uściślę może tak, że karierę polityczną, bo poseł Zbonikowski był posłem przez 4 kadencje. Rzeczywiście oskarżenia żony przerwały tę karierę. Tam była szarpanina, tak? I telefon, wyszarpywanie telefonu, w którym miały być, jak rozumiem, kompromitujące rozmowy. Mężczyzna, który podnosi rękę na kobietę, no to w ogóle dla mnie to nie jest mężczyzna. No to w ogóle to taki człowiek, ja dlatego nawet pytałam, ręki nie czy ktokolwiek ja myślał, panem... czy ktokolwiek myślał, że to nie wyjdzie na światło dzienne, tak? Że pan były poseł Zbonikowski, który naprawdę w atmosferze poważnego skandalu rozstawał się z polityką, powraca na stanowisko prezesa. Znaczy w ogóle kto wpadł na pomysł? To jeszcze pan pani poseł redaktor, Czarnek i ja kolejny tak, wątek chciałabym. Okej, okay. Pani redaktor, jeszcze raz powtarzam, na pewno należy traktować w kategoriach błędu, skoro ten błąd został dzisiaj naprawiony z tego, co słyszę. Natomiast ja nie zagłębiam się w życiowe historię pana posła Zbonikowskiego. Tak, ale przyzna pan, że jeśli w grę wchodzą takie sprawy, to w życiu polityka to ma znaczenie, uwagę, tak? Owszem, ma znaczenie, ale zwrócę uwagę na jeszcze jedną rzecz. Znów pan poseł Trela, pan Tomek, którego bardzo lubię, pan poseł Tomasz, stwierdził, że można, mnożyć takie przykłady w Prawie i Sprawiedliwości. Bardzo proszę pana posła, niech pan pomnoży, niech pan wyjawi dzisiaj teraz państwu, ile jest jeszcze takich przykładów, bo takie mówienie, że można mnożyć, nie ma nic wspólnego z rzeczywistością niestety. Są pojedyncze przykłady tego rodzaju zachowań, które są pewnie błędami, te błędy są natychmiast naprawiane, takie są fakty i takie są standardy Prawa i Sprawiedliwości. To krótko, jeszcze poseł Trela, bo naprawdę czekają inne wątki, dwa ważne. Znaczy krótko jest tak, że Prawo i Sprawiedliwość rządzi w naszym kraju przez 5 lat. Przez 5 lat nie wyciągnęli wniosków. Będziemy wypalać takim rozżarzonym żelazem każde
każdą taką sytuację będziemy to piętnować i będziemy mówić Polakom, że Prawo i Sprawiedliwość słynie z nepotyzmu i będziemy to mówić. My piętnujemy i naprawiamy błędy, które ewentualnie się nie zdarzają. Szymon Hołownia, który był gościem Bogdana Rymanowskiego, pytany oczywiście o ten dzisiaj już pytanie, czy jutro dojdzie do skutku. Transfer posłanki Lewicy Hanny Gill-Piątek do formacji właśnie Szymona Hołowni i mówił tak. To pani poseł Gill-Piątek podejmie decyzję. Z tego co wiem, nie złożyła jeszcze rezygnacji z klubu, w którym zasiada. Być może ją złoży, być może nie złoży. To jest jej decyzja. Nam zależy jako ruchowi na tym, żeby być obecnymi w parlamencie jeszcze przed wyborami parlamentarnymi, dlatego że mamy sprawy do załatwienia, a głowa, czyli nasz think tank Strategia 2050, serce, czyli nasze już zobowiązane stowarzyszenie Polska 2050, potrzebuje też rąk. No i teraz tak, jeszcze w sobotę posłanka Gill-Piątek razem z panem, panie pośle, otwierała co? W sobotę Centrum Medialne, tak? Lewicy w Łodzi, jeśli się nie mylę. Centrum Lewicy w Łodzi. Centrum Lewicy w Łodzi. I teraz tak, 14 422 głosy osób, które zagłosowały na panią poseł. Jak jutro rzeczywiście ten transfer dojdzie do skutku, co sobie ci ludzie pomyślą? Pani nie wiem, natomiast ja generalnie w turystyce politycznej się nie specjalizuję, dlatego że od 1999 roku jestem w Sojuszu Lewicy Demokratycznej, jestem w tej partii na dobre i na złe. Natomiast jestem bardzo zasmucony słowami pana Szymona Hołowni, bo pan Szymon Hołownia nie osiągnął jeszcze w realnej polityce zbyt wiele, a już dzisiaj zabiera się za polityczne kłusownictwo i zaczyna być takim kłusownikiem, oby to kłusownictwo nie spowodowało, że wpadnie we własne wnyki. Bo panie Szymonie drogi, teraz się zwracam do pana. Jeżeli pan chce mieć swoich parlamentarzystów, to trzeba założyć komitet wyborczy, zrobić kampanię wyborczą i wprowadzić swoich parlamentarzystów do polskiego parlamentu, a nie zabierać się za kłusownictwo, bo to jest po pierwsze nieeleganckie, po drugie nie przystoi, a po trzecie no trzeba byłoby się w boju sprawdzić, a nie iść na łatwiznę i podbierać, podkupywać. Ja oczywiście nie wiem, czy tak będzie, ale te dzisiejsze deklaracje pana Szymona Hołowni no pokazują jednak, że to będzie polityk, który będzie bardziej cwaniakował niż realnie rozwiązywał problemy Polek i Polaków. Nawet jeśli jest taka pana ocena, to pani Gill-Piątek przecież ma swoją wolę. Nikt jej przemocą do żadnej innej partii czy ruchu nie zaciągnie i rozumiem, że jeżeli to jest jej decyzja roczny staż w parlamencie, czyli króciutki, będąc posłanką po raz pierwszy, to chyba wie jakie są konsekwencje. Tylko wie pani, jaka jest różnica? Różnica jest taka, że pani Hanna Gill-Piątek dzisiaj na ten temat się nie wypowiadała. Bo nie odbiera telefonów od was podobno. Ja tego nie wiem, bo ja do niej nie dzwoniłem. Natomiast pan Szymon Hołownia dzisiaj mówił, jakie są jego cele i zdradził swoją praktykę polityczną. Ale szkoda, że pan nie zadzwonił, nie zapytał. Nie wiem, Haniu, jak tam do siebie mówicie. Nie. Haniu, czy to prawda, co się z tobą dzieje? Bo ja czytam, że nie odbiera telefonów od kolegów z Lewicy. Ale to wie pani, co ja pani powiem? No po co ja mam dzisiaj do Hani dzwonić, skoro ja dwa dni temu stałem z nią w siedzibie Centrum Lewicy w Łodzi. Stał obok mnie pan profesor Jeśli ona stała Belka, obok pana i się serdecznie uśmiechała, już wiedziała, że jest dogadana z Szymonem Hołownią, to co by pani powiedział? Ale pani wie, że jest dogadana, czy nie? No, a jak się pan jutro dowie, to co pan sobie pomyśli? Że ten uśmiech sobotni był fałszywy, prawdziwy? Ja pani powiem tak, jeżeli ja się jutro o tym dowiem, jeżeli ta informacja jutro będzie informacją publiczną, to ja się wtedy do niej odniosę. Ja się odnoszę dzisiaj do słów i deklaracji pana Szymona Hołowni i mówię, panie Szymonie, jest pan kłusownikiem, wpadnie pan we własne wnyki. Pan Przemysław Czarnek, bo ja sobie tak myślę, że państwu to nie powinno przeszkadzać, znaczy inaczej, że państwo nie mają nic przeciwko takim praktykom, bo pamiętam choćby pana ministra Gryglasa, 1000 głosów z Nowoczesnej, ale dzięki temu, że był świetny tutaj wynik, został posłem. Potem tworzył Porozumienie, jak już stwierdził, że jest rozjechany światopoglądowo z Nowoczesną. No i jest u państwa, więc rozumiem, że praktyki Szymona Hołowni pan popiera, tak, panie profesorze? To koledzy pani są po faktu, no. Oni wiedzą, jak to robić. Panie pośle i pani redaktor, szanowni państwo, problem ma duży Lewica z tą deklaracją, nie wiem, jeszcze niespełnioną, czy z tą zapowiedzią bardziej niż deklaracją. Natomiast tu bardziej chodzi o coś innego. Dzisiaj, kiedy ruch Trzaskowskiego utonął w Wiśle wraz z fekaliami z Czajki, odzywa się Szymon Hołownia i tworzy swój obsesja. Ruch, zaczynając... Nie, to są fakty. Panie, zaczynając nie przerywajcie sobie. Kanalizacja pana dopadła, widzę.
Zaczynając od przeciągania pani Hanny Gill-Piątek z Lewicy do ruchu Hołowni. Dziś mamy wyścigi, ruch Trzaskowskiego, ruch Hołowni. To są wyścigi o panowanie na opozycji. Opozycja w ogóle ma duży problem i problem ma też Lewica, która została w tę rywalizację wciągnięta poprzez zapowiedź transferu pani Hanny Gill-Piątek. To nie jest problem Prawa i Sprawiedliwości, współczuję. Tak, współczuję pan, serio, raczej chyba się pan cieszy, no, wie pan, mogą się panowie lubić, ale rywalizując na scenie politycznej, wie pan, no, jaki pan ma powód, żeby współczuć? Bo pan poseł Tomasz Trela nie ma jak tego wyjaśnić, jakim cudem pani Hanna Gill-Piątek. A to nie powinna pani Hanna Gill-Piątek tego wyjaśniać przede wszystkim. Ale to ja mam to wyjaśniać, ale dzisiaj rozmawiamy z panem posłem Tomaszem Trelą w tym momencie, nie ma tu pani Hanny Gill-Piątek. Gdyby była pani Hanna Gill-Piątek, to by ona wyjaśniała, ja słuchałem przed momentem wyjaśnienia. I pana posła i one nie są łatwe, znaczy, dlatego współczuję. Ale wie pan, że jeśli to prawda, to pani Gill-Piątek będzie musiała stanąć też przed dziennikarzami i powiedzieć, dlaczego po roku, kiedy dostaje się do Sejmu, dlatego że dostała dobre, biorące miejsce na dobrej partyjnej liście, dlaczego ona robi to, co robi. To ona będzie musiała na te pytania odpowiedzieć. To zawsze uważam, jest duży problem polityczny, jeśli startuje się z jednej listy, a później przechodzi się do innego ugrupowania, bez względu na to, czy to jest po prawej, czy po lewej stronie sceny politycznej. Czy w centrum, bo umawiamy się gdzieś na początku z wyborcami na startowanie z tej listy i wyborcy popierają. Zwłaszcza jeśli to się dzieje bardzo krótko od wyborów, bo jeśli to się dzieje kilka lat po wyborach, trzy lata po wyborach i rozchodzi się linia polityczna, czy ten kierunek polityczny działania posła i formacji, z której startował, nie wiem, trzy lata wcześniej, no to jest to zrozumiałe, ale kilka miesięcy po wyborach rzeczywiście zawsze jest to trudniej wyjaśnić wyborcom. Dodam do tego, że skręt ze strony lewej w stronę jednak człowieka, który jest zakorzeniony mocno, nie wiem, chadecko, tak? Nazwijmy to. Jeśli mogę, pani redaktor. Jeszcze jedno zdanie, panie pośle. Będzie musiała to pani Hanna Gill-Piątek, jeśli do tego dojdzie oczywiście, bo to mamy tylko zapowiedzi, a nie fakty. Będzie no, chcesz to musiała więcej moim zdaniem, bo nie było dementii ze strony Szymona Hołowni. Więc... Będzie to musiała wyjaśnić w pierwszej kolejności chyba panu Robertowi Biedroniowi, bo to zdaje się, że z formacji Roberta Biedronia jest pani Hanna Gill-Piątek. No ale ponieważ pan Tomasz Trela kierował kampanią pana Roberta Biedronia, więc pewnie wszystkim będzie musiała wyjaśnić, ale zobaczymy, poszukajmy. Ale też pytanie, czy jest to i czy byłaby to ostatnia tego typu historia, bo powiedział Szymon Hołownia, że trzech posłów chciałby mieć. Znaczy, Szymon Hołownia, który od dzisiaj będzie przeze mnie nazywany Szymon Kłusownik Hołownia, bo tak go trzeba dzisiaj nazywać i trzeba mówić to bardzo wyraźnie, ale też chcę powiedzieć bardzo wyraźnie. I pan poseł Czarnek, i ja jesteśmy w polskim parlamencie dzięki temu, że startowaliśmy z określonych list politycznych. Nie ma na świecie, nie ma w Polsce takich herosów politycznych, którzy samodzielnie mogą się wystawić, zostaną polskim posłem albo polskim senatorem. I każdy we własnym sumieniu musi sobie udzielić odpowiedzi. Ci wszyscy, którzy pracowali w kampanii wyborczej, czy... Senatorami, ale mówimy tutaj, mówię, przepraszam, zapędziłem się, tak. Mówię o polskich posłach. I każdy musi sobie odpowiedzieć, czy będzie po takim transferze, jeżeli do niego dojdzie, fair wobec swoich wyborców, wobec swoich koleżanek i kolegów, którzy pomagali robić kampanię wyborczą i tak dalej, i tak dalej. Jeszcze raz bardzo wyraźnie podkreślę, dobrze. Dla mnie turystyka polityczna jest zupełnie obcą dziedziną, jeżeli chodzi o muszę, bo czas goni. Natomiast jeszcze jedno pytanie na koniec a propos ruchu Rafała Trzaskowskiego, bo Lewica jest krytykowana za to, że tutaj w zgodnym chórze z Prawem i Sprawiedliwością pan poseł Czarnek przed chwilą mówił, że utonął ruch Trzaskowskiego w ściekach, tak? Dobrze cytuję z pamięci. Słuchałam dzisiaj Roberta Biedronia, który też bardzo mocno krytykował Trzaskowskiego. Czy Robert Biedroń ma w ogóle taki mandat, takie kwalifikacje? Czy ma tak gigantyczne sukcesy w Słupsku? I czy on sam, który po jednej kadencji się rozstał ze Słupskiem, ma dziś prawo mówić Trzaskowskiemu, że niech on się wreszcie zdecyduje, czy lokalnie, czy globalnie, panie pośle. To znaczy, ja powiem tak. Robert Biedroń jest w tym bardzo autentyczny, dlatego że był prezydentem miasta przez całą kadencję i później nie startował na funkcję prezydenta miasta. Został radnym i chyba po tygodniu oddał mandat. Tak, oddał mandat i zaczął zajmować się dużą polityką. Natomiast ja chcę powiedzieć, jak były samorządowiec do aktualnego samorządowca Rafała Trzaskowskiego. Bycie samorządowcem to nie jest etat na 8 godzin. To jest praca 24 godziny na dobę. I ja nie krytykuję Rafała Trzaskowskiego za to, że awaria się wydarzyła, bo sam byłem w podobnych sytuacjach nieraz. Ja bardziej mam zarzuty do Rafała Trzaskowskiego, że on jako gospodarz miasta nie przedstawia pełnego raportu i pełnej analizy z tego, co zrobił przez rok, czyli od pierwszej awarii do tej aktualnej awarii i jaki ma pomysł na rozwiązanie tego w przyszłości. I to jest pierwsza rzecz. A rzecz druga,
trzeba jednak podjąć decyzję. Albo jest się samorządowcem, albo się tworzy ruch polityczny, dlatego że nie da się tego połączyć. I wiem naprawdę, co mówię w tej sprawie, bo nie da się tego połączyć. Nie da się być prezydentem Warszawy od poniedziałku do piątku, a w sobotę, niedzielę być liderem ruchu politycznego, objeżdżając kraj i spotykać się z wyborcami. Poseł Czarnek, jedno zdanie dosłownie na ten temat. No to jedno zdanie jest takie, że jeśli pani oczekiwała polemiki z posłem Trelą, to w tym zakresie to ja od tego zaczęłam, że tutaj Lewica i PiS mówi jednym tonem. Nie doczeka się pani. Dokładnie zgadzam się z tym zdaniem. Prezydentem Warszawy trzeba być 24 godziny, a nie zarządzać Warszawą zdalnie i uchylać się od swoich obowiązków, co robił Rafał Trzaskowski przez ostatni rok czasu, myślę. A tworzenie ruchu politycznego jeszcze do tego, dość fikcyjnego po to, żeby przykryć działalność Szymona Hołowni, jest kompletnie niepożądane z punktu widzenia warszawiaków, mieszkańców Warszawy i nas wszystkich, bo wszystkim zależy nam na Warszawie. Bardzo wam Warszawą dziękuję. Trzeba się po prostu zajmować. Bardzo dziękuję za dyskusję. Dziękuję Przemysław bardzo. Czarnek, Prawo i Sprawiedliwość, bardzo. Tomasz Trela, Lewica. Dziękuję za chwilę. Dziękuję bardzo. Michał Szczerba, Jacek Wilk, Adam Banaszak, Krzysztof Paszyk i ciąg dalszy politycznych pytań. Zostańcie państwo z nami. Ucho w porządku, ale jest sporo zalegającej woskowiny. Ale ja przecież czyszczę uszy. Może jakimś zwykłym sprejem, albo co gorsza, patyczkiem. Proszę kupić w aptece Acustone. Acustone? Nie słyszałem. Acustone. Moim zdaniem najlepszy wyrób medyczny do czyszczenia uszu. Zawiera aż 3 naturalne oleje, które ułatwiają usunięcie woskowiny. A do tego Acustone nawilża skórę ucha i łagodzi podrażnienia. W takim razie posłucham pani i kupię Acustone. Acustone. Słuszny wybór. Teraz w euro. Dla wszystkich łowców okazji. Hity miesiąca w ultra niskiej cenie. Telewizor LG 1000 zł taniej. Zmywarka Bosch 200 zł taniej. Kupuj w sklepach euro i na euro.com.pl. Kiedy moja Zuzia zaczyna chorować, nie czekam, aż temperatura będzie zbyt wysoka. Wolę unikać silnych leków. W końcu organizm dziecka jest delikatny. Podaję jej Lipomal. Lek z wyciągiem z lipy, który wspiera naturalne mechanizmy obronne organizmu. Lipomal to sprawdzone rozwiązanie, które wspomaga w stanach gorączkowych, leczeniu przeziębienia i kaszlu. Lipomal. Naturalne wsparcie w gorączce i przeziębieniu. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania. Bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Olej z wątroby, rekina i czosnek to uznane substancje wspierające odporność. Czego potrzeba więcej? Witaminy D3, którą daje nam słońce. Niestety teraz słońca nam brakuje, dlatego powstał Preventik D3. Preventik D3 oprócz podwójnej dawki oleju z wątroby rekina zawiera również bezzapachowy czosnek i aż 2000 jednostek witaminy D3 w jednej kapsułce. Preventik D3 to najlepszy sposób na odporność jesienią i zimą. Preventik D3. Pełne wzmocnienie odporności. To jest łupież, a to jest jego przyczyna. Drożdżaki. Więc jeśli chcesz pozbyć się łupieżu, sięgnij po szampon leczniczy Zoxyn-Med, bo Zoxyn-Med działa przeciwgrzybiczo i zwalcza aż 5 rodzajów drożdżaków. A do tego likwiduje spędzenie i przetłuszczanie skóry głowy. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Krótka kuracja pozwoli zapomnieć o łupieżu. Masz łupież? Nie eksperymentuj. Idź do apteki po Zoxyn-Med. Zoxyn-Med. Na łupież tylko lek. Ktoś w twoim otoczeniu ma nieświeży oddech i najwyraźniej o tym nie wie. Ciężko ci zwrócić mu uwagę? Zadbaj o świeży oddech. Dla jego dobra zrób to dyskretnie i delikatnie. Guma do rzucia to za mało? Weź Halitomin. Tabletki do ssania Halitomin są skutecznym rozwiązaniem problemu nieświeżego oddechu. Przyczyną przykrego zapachu mogą być lotne związki siarki. Składniki produktu pomagają utrzymać świeży oddech na dłużej. Brawo, czuć różnicę. Halitomin. Bloker nieświeżego oddechu. Wow, to jest to. Tak, tylko te przebarwienia. Spokojnie, jest na to sprawdzony sposób. Labotek Ton. Przebarwienia powstają w najgłębszych warstwach naskórka, dlatego należy działać od wewnątrz. Zastosuj Labotek Ton. Wystarczy jedna tabletka dziennie. Labotek Ton od wewnątrz rozjaśnia skórę w miejscu przebarwienia i zapobiega powstawaniu nowych. Dzięki Labotek Ton skóra nabiera jednolitego kolorytu, bez cienia wątpliwości. Labotek Ton. Bez śladu przebarwień. Jestem kosmetologiem. Często doradzam w zakresie pielęgnacji rzęs i brwi. Podstawą jest równoczesne działanie i na cebulki, i na włoski. Dlatego polecam Regenerum. Regeneracyjne serum do rzęs i brwi o nowym, wzmocnionym składzie. Regenerum ma dwie końcówki.
Serum z eyelinerem, z biotyną i argininą stymuluje cebulki i zagęszcza rzęsy. Serum ze szczoteczką, z olejem rycynowym wydłuża, pogrubia i przyciemnia rzęsy i brwi. Efekty są naprawdę niesamowite. Regenerum. Pełna regeneracja. Nowy Perwol Renew and Blossom delikatnie pierze i odnawia kolory Twoich ubrań, pozostawiając elegancki zapach. Rozkwitnij w pełni z nowym Perwolem. 1232. Liczysz owce, kiedy nie możesz zasnąć? Pijesz ziołowe herbatki na sen i budzisz się w nocy? Taka noc sprawia, że następny dzień nie będzie najlepszy. Chcesz budzić się wyspana i cieszyć się lepszym dniem? Wypróbuj Nowa Noc, połączenie melatoniny i naturalnych składników. Ułatwia szybsze zasypianie, wspomaga nieprzerwany sen i daje energię o poranku. Bez efektu przyzwyczajenia. Nowa Noc. Wyspanego dnia. Łapią cię skurcze? Czujesz się, jakbyś właśnie przebiegła maraton? Weź Magne B6 Forte. Pierwszy lek z najwyższą dawką magnezu. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Oszczędzaj dzięki Lidlowym cenom. Uda lub podudzia kurczaka XXL 3,99 za kilogram. Jaja marki Zdrowo wielkość M 8,99 za 30 sztuk. Coca-Cola 34% taniej. 3,29 za butelkę przy zakupie 4-paku. Avengersi razem. Wielka sorka. No to jeszcze raz. PlayStation. Komfort i bezpieczeństwo nareszcie są standardem dla Was i Waszych bliskich. Nowa Skoda Octavia. Premiera roku. Królewskie Mleczko. Akceptacja niezależnych od partii pracodawcy wolnych związków zawodowych. Zagwarantowane prawo do strajku. Obniżyć wiek emerytalny. Przestrzegać wolności słowa. Człowiek rodzi się i żyje wolnym. Debata dnia. Kolejna część i moi goście Michał Szczerba, Platforma Obywatelska. Dzień dobry. Dobry wieczór. Jacek Wilk z Konfederacji. Dobry wieczór. Dobry wieczór państwu. Adam Banaszak, Porozumienie. Dobry wieczór panu. Witam serdecznie. I Krzysztof Paszczyk, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dobry wieczór. Dobry wieczór pani redaktor, dobry wieczór państwu. To porozmawiajmy o tym politycznym głosownictwie, panowie, o którym była mowa pod koniec pierwszej części. Poseł Trela powiedział, że Szymon Hołownia jest głosownikiem politycznym, dlatego że zaczyna wyciągać posłów. Wydaje się, że pierwszą taką posłanką, po którą sięgnie, no ale przecież nie bez jej woli, będzie Hanna Gill-Piątek z Lewicy właśnie. I fragment tego, co mówił Szymon Hołownia o Rafale Trzaskowskim, o ruchu Rafała Trzaskowskiego przed chwilą u Bogdana Rymanowskiego. Mi się wydaje, jakbym miał na to patrzeć zupełnie z zewnątrz, że rzeczywiście chyba moment już minął, że ten moment został już czy moment Rafała Trzaskowskiego. Tak, na rzeczywiście skonsumowanie. Tak, dlatego że my ciężko nad tym pracujemy. To nie jest tylko mój moment, tylko to jest naprawdę olbrzymia, organiczna robota z postawieniem ruchu, który zrzesza kilkanaście tysięcy ludzi. Ma być merytoryczny, ma być gotowy do tego, żeby za 3 lata zgłosić kandydatów w wyborach na 46 tysięcy radnych. Wytrzymacie to. Jak się wam podoba, panowie, taka metoda? Michał Szczerba może na początek. Szymon Hołownia, który krytykował partię, partyjność takich polityków, którzy są już osadzeni w systemie. No właśnie mówi, że chce mieć 3 posłów i robi to, co robi. Panie pośle. Nie chciałbym tego komentować. Dlaczego ja uważam, pan by nie chciał? No.
Ja uważam, że PiS... Przecież po waszych posłów też będzie sięgał zaraz. No, mam nadzieję, że nie. No, natomiast mówiąc bardzo wprost, PiS robi każdego dnia wszystko, żeby zniechęcić obywatelki, obywateli do polityki. My poprzez ruch obywatelski, ruch Rafała Trzaskowskiego, będziemy chcieli polityką zaciekawić. Chcielibyśmy, żeby ten ruch był ruchem nadziei, rozmowy, a nie takiej sytuacji, nie takich standardów, do których przywykliśmy wcześniej, czyli jakiegoś podbierania, jakiejś agresji między... Ale Hołownia mówi, że już minął czas ruchu Rafała Trzaskowskiego, że zanim ruszył, to już ten po prostu najlepszy moment przepadł. Więc już po wszystkim jego zdaniem. Panie redaktor, znaczy w polityce warto być długodystansowcem. Ja takim długodystansowcem chciałbym być. Rok wyborczy, który przed nami, wielkie zadanie dla całej prodemokratycznej opozycji, jest rok 2023. To będzie rok trzech wyborów i do Parlamentu Europejskiego, i do Parlamentu Krajowego, i do samorządu. I my musimy się do tego naprawdę dobrze przygotować. To nie jest tak, że coś musi wystartować tu i teraz, ponieważ my musimy stworzyć przestrzeń do rozmowy Polaków, do tego, żeby się spotkali, żeby mogli ze sobą rozmawiać, przedyskutować pewne sprawy, przeprosić się czasami, bo przecież były błędy w przeszłości, ale stworzyć nadzieję. No ja rozumiem, tylko nie wiem skąd pana pewność, że od was nie będzie Hołownia wyciągał, bo tak się składa, że wam też jako Platformie on podbiera część wyborców i to wychodziło przy okazji wyborów prezydenckich, więc skąd pana spokój? Naprawdę, pani redaktor, naprawdę, pani redaktor, nie jest ważne, kto, ilu posłów, z którego klubu w tej chwili, czy posłanek wyciągnie. To ja się nie zgodzę z panem. Uważam, że najważniejsze jest w tej chwili zdobyć zaufanie, wiarygodność, zbudować przestrzeń do rozmowy, która da nadzieję, że rok 2023, a może wcześniej, będzie tym rokiem dla nas, rokiem zmiany, rokiem czegoś nowego, czegoś pięknego, bo Polska może być lepsza. Jacek Wilk, o takich metodach, o takim też krytykowaniu partyjności, po to, żeby sięgać po posłów i mówić, że jednak już chce się mieć, chociaż się nie startowało w wyborach parlamentarnych, trzech posłów w Sejmie. Szanowni Państwo, po pierwsze, no każdy poseł z założenia ma wolny mandat i może taką ścieżkę polityczną sobie obrać, jaką uważa za stosowne. Pan by po roku zmieniał barwy partyjne? Nie wiem, jakie tutaj wizje ma pani posłanka. No ja bym raczej nie zmieniał, natomiast no być może ona przestała wierzyć w ugrupowanie polityczne, w którym jest, i zaczęła wierzyć w inne. Ale panie pośle, przepraszam pana, bo ja rozumiem, że można tak zrobić, tylko to jest Lewica, a to jest Szymon Hołownia. Raczej, moim zdaniem, niekoniecznie lewicowy polityk. To jest naprawdę kolejny dowód na to, że między tymi różnymi ugrupowaniami, które próbują się różnić między sobą, tak naprawdę żadnych istotnych różnic nie ma, takich naprawdę istotnych, i chodzi tylko o to, żeby zająć lepsze pozycje startowe w wyścigu o miejsca w kolejnym parlamencie, w kolejnym Sejmie. Tutaj chciałem zauważyć taką rzecz, moim zdaniem najistotniejszą. Naprawdę nie ma znaczenia, czy dana organizacja, a w dane zrzeszenie nazywamy partią polityczną, ruchem, fundacją, czy w jakikolwiek inny sposób. Jeżeli ona ma na celu cel polityczny, czyli albo przejęcie władzy, albo uczestnictwo we władzy, to jest po prostu partią polityczną i forma prawna ma tutaj drugorzędne znaczenie. Nie, panie pośle, ma znaczenie takie, że albo się dostaje subwencję, albo się nie dostaje. Dlatego Paweł Kukiz, który bardzo nie lubił partii, zakłada partię. Otóż to, pani redaktor, właśnie zmierza z mojej trzeciej konkluzji. Właśnie okazuje się, że prędzej czy później zwycięża realizm polityczny i to, co myśmy już radzili Pawłowi Kukizowi prawie od samego początku, wygrało u niego. Mianowicie akurat forma partii politycznej jest najbardziej skuteczną metodą działania i nie ma się co obrażać na partię jaką taką, tylko trzeba budować po prostu lepszą, z lepszą wizją, z lepszym programem, z lepszym planem na przyszłość. I tu dochodzę do swojej czwartej konkluzji. No wszystko zależy od tego, jaki program te ugrupowania będą miały, mówię zarówno o Szymonie Hołowni i jego właśnie ugrupowaniu politycznym, bo takie ono będzie, a jak i o nowym tworze Rafała Trzaskowskiego. Jeżeli to mają być kolejne, nowe, ładniejsze wersje Platformy Obywatelskiej, to nie wróżę tym pomysłom przyszłości z tego prostego powodu, że takie pomysły już były budowane zarówno przez Janusza Palikota z bardziej lewicowych pozycji, jak i przez Partię Nowoczesna z bardziej takich liberalnych, i one zakończyły się zawsze w ten sposób. Na początku troszkę
zbierano tych głosów i poparcia Platformie Obywatelskiej, ale po jakimś czasie pomysł się kończył, paliwo się kończyło, dochodziły do tego wpadki, kompromitacje i koniec końców Nowoczesna jest już de facto częścią Platformy Obywatelskiej. No jeżeli to ma być w jakiś sposób na wyjście trochę szerzej Platformy Obywatelskiej, no to rozumiem, ale nie oszukujmy się. Wydaje mi się, że to ten elektorat będzie, że tak powiem, polem żerowiska tych nowych formacji, głównie Platformy Obywatelskiej. Dlatego zapytałam posła Szczerbę, skąd pewność, że od nich nie będą wyciągani ludzie, bo mnie się wydaje, że będą, no ale to ja się też mogę mylić. No. Krzysztof Paszyk, IPSL, i czy pan uważa, że Szymon Hołownia jest sprytny, jest kłusownikiem politycznym, tak jak usłyszeliśmy, czy po prostu wie, że bez tego tlenu, jakim jest Sejm, nie przetrwa kolejnych lat do wyborów, będąc poza Sejmem? Ja przede wszystkim, pani redaktor, uważam, że takim niedoścignionym wzorcem, jeśli chodzi o uprawianie kłusownictwa politycznego, jest Zjednoczona Prawica. I tu kilka argumentów na potwierdzenie tej tezy. Otóż takie klasyczne właśnie przez Zjednoczoną Prawicę uprawiane kłusownictwo polityczne było obliczone na to, żeby unicestwić jakiś inny podmiot polityczny. My doświadczyliśmy w poprzedniej kadencji wielokrotnie takich prób właśnie zlikwidowania naszego klubu. To był po pierwsze pobudka, którą się kierowano. No po drugie, takie klasyczne kłusownictwo polityczne ma wówczas miejsce, kiedy oferuje się tym, których to kłusowanie dotyczy, na przykład ministerialne stanowiska, perspektywy awansów, jakiś dla najbliższych awanse zawodowe w instytucjach politycznych, instytucjach państwa. Więc to są dwa takie argumenty, które pokazują, że to, co się wokół pana Hołowni dzieje, no, nie wyczerpuje tych klasycznych znamion kłusownictwa politycznego. I też jeszcze trzeba coś rozgraniczyć. Co innego właśnie, jeśli to jest wymuszane różnego typu propozycjami, tak zwanymi nie do odrzucenia, co innego, kiedy na przykład kilkoro posłanek, posłów, no, jest rozczarowane sytuacją w swoim środowisku politycznym i na przykład wtedy szukają możliwości przejścia do innego klubu, do jakiegoś bytu nowotworzonego, na przykład przez Szymona Hołownię. To są dwie różne sytuacje, abym ich nie dobrze, a jaka jest ta sytuacja? Czy panu się składa w taką całość, że pani Hanna Gill od roku, posłanka Lewicy, tworząca Wiosnę, no też odgrywająca ważną rolę w sztabie Roberta Biedronia, miałaby teraz być w formacji Szymona Hołowni? Jak to wygląda? Jak to wygląda w oczach tych ponad 14 tysięcy wyborców? Co sobie ludzie pomyślą o politykach, którzy robią takie rzeczy? O politykach w ogóle? Na pierwszy rzut oka jedna rzecz kłuje w oczy. To jest, no, mimo wszystko jednak taki profil polityczny Szymona Hołowni. On jednak daleko był od tego, co prezentowała Wiosna Roberta Biedronia, ale no, widać, pani poseł jest najwyraźniej skłonna do tego, żeby też zmodyfikować dotychczasowe przekonania. Zaczekajmy. No dobrze, i pan Banaszak, bo ciekawi mnie, czy to, nie wiem, rzeczywiście politycy uważają, że wyborcy, powiem brzydko, łykną wszystko, że można wszystko im wmówić, że się nie traci wiarygodności. Ja przytaczałam już przykład pana posła Gryglasa, który też zrobił taki karkołomny zwrot w poprzedniej kadencji. On nie został ponownie posłem, przypomnę. To prawda, zawsze na końcu rozliczają nas wyborcy i to dobrze oczywiście. Natomiast to przejście, no, świadczy o jednym, o tym, że... Jeśli ono się jutro potwierdzi, tylko dodam, choć na razie idzie to w tę stronę. Przepraszam, bardzo proszę. No, ja rozumiem, że rozmowy są od lewa do prawej zapewne, tylko potwierdza to, że tak naprawdę wiele tych ugrupowań nie ma twardych, mocnych podstaw programowych czy ideowych. Podobnie zresztą jak Koalicja Obywatelska. Tutaj pan poseł mówił, że nie będzie tam głosowania. Oczywiście, że będzie, ponieważ także tam można spotkać wiele osób, które, no, chciały być w partii władzy. W tej chwili nie widać jakichś konkretnych perspektyw, więc z dużym prawdopodobieństwem można powiedzieć, że również będą się rozglądały z jakimiś nowymi możliwościami. No, to jest właśnie to, co... Po wyborcy z czasem, no ten proces trwa jakiś czas, bo żeby poznać polityka, no to nie wystarczy pewnie rok,
tylko znacznie dłużej, oceniają w dłuższej perspektywie. Ktoś, kto jest konsekwentny, konkretny, z czasem i wyborcy to zauważają. Natomiast oczywiście mamy teraz taką, a nie inną sytuację, jeśli chodzi o dzienniki, o gazety, o media. To są szybkie, krótkie informacje. Czas biegnie coraz szybciej, więc... Aha, i na to liczą politycy, tak? Na krótką pamięć. Bo państwa ugrupowanie, koalicja została przez posła Paszyka określona jako właśnie największy kłusownik. Przypomnę panią Angelikę Możdżanowską, która przecież została wiceministrem w państwa rządzie, a Senat to zdaje się też jest cały czas taki mroczny obiekt pożądania Zjednoczonej Prawicy. Panie radny. No, ja mogę mówić w imieniu Porozumienia i to jest tak, że oczywiście każdy ma wolną wolę, każdy poseł ma swój mandat, którym sam dysponuje, dostał go od społeczeństwa. I to, czym akurat zawsze kieruje się Porozumienie, no to pewnymi podstawowymi, programowymi tezami, które ewentualne osoby, które przystępują do nas, muszą prezentować, czyli to jest nastawienie. Dobrze, ale chce mi pan powiedzieć, że w Senacie nie było takich rozmów, że transfer za stanowisko. Na pewno nie ze strony Porozumienia. Jeżeli my rozmawiamy, ale jesteście państwo w pewnej koalicji, ona się nazywa Zjednoczona Prawica. Teraz nie jest zjednoczona. To za chwilę pan będzie mógł o tym powiedzieć. Panie radny. Jak najbardziej zjednoczona i dobrze się ma, oczywiście. Natomiast no, trudno mi mówić o tym, jakie rozmowy prowadził nasz koalicjant. My ze swej strony oczywiście, że rozmawiamy, również rozmawiamy z posłami. Nie, ale czy rozmawiamy jesteś, z czy kłusujecie? Pan mówi ładnie. Rozmawiamy, a poseł PSL-u mówi nie, kłusujecie. Na pewno z naszej strony, czyli ze strony Porozumienia, nie ma żadnego handlu. Jeszcze raz mówię. Nasze podstawowe zasady... No to przypomnę, pani redaktor, postać pana posła Mieczysława Paszko w poprzedniej kadencji, który zdaje się, że przez Porozumienie pana Jarosława Gowina został podkupiony z naszego klubu. Konkretny przykład dla przedmówcy. Mhm. Przypomnienie, tak? Rzeczywiście, jeszcze raz to powiedziałem, że to nie ma takiej sytuacji, że absolutnie, nie wiem, zamykamy drzwi. I trudno mówić o jakimś konkretnym podkupieniu. Nie przypomnę sobie, żeby pan poseł Baszko otrzymał funkcję ministerialną albo jakąkolwiek inną. Po prostu w rozmowach, w dyskusjach okazało się, że jego poglądy są zbieżne z naszymi, które są takie same. Ale od nagle wielu się lat. Tak okazało? Nagle się okazało po latach, że jego poglądy są zbieżne z waszymi, panie radny? Tutaj powiem tak, uśmiechając się trochę do kolegi z PSL-u. PSL ostatnio zrobił bardzo duży krok w naszym kierunku, stawiając także na przedsiębiorczość. Od lat stawia na samorządy, więc tak jak my. W związku z tym wydaje się, że ten poziom, który gdzieś tam możemy wspólnie znaleźć, jest dość szeroki. Myślę, że pan poseł Basz to po prostu zdecydowanie jest bardziej po prawej stronie na razie, niż przynajmniej na razie, niż reszta PSL-u. Stąd trafił do nas. Jeszcze raz przypominam, nie dostał żadnego stanowiska ministerialnego, nie był kupiony za żadne stanowisko, po prostu uznał, że bliżej mu do nas, do Porozumienia. To krótka kontra pana Paszyka i panowie już za chwilę też. A z tego, co ja znam trochę kulis tego transferu, czy też podkupienia pana posła Baszko w poprzedniej kadencji, to u podstaw całej operacji jednak były propozycje awansów ministerialnych, które ostatecznie się nie powiodły. Natomiast ja bym tu prosił pana radnego, przedstawiciela Porozumienia, żeby tak się tu teraz nie oczyszczał z i nie uświęcał, jeśli chodzi o ten proceder, który miał miejsce w Rimaszu. Ja myślę, że w ogóle jak nasi widzowie patrzą i słuchają o tych transferach i przypominają sobie te z innych kadencji, to ja nie wiem, czy oni mają takie poczucie uświęcenia w ogóle w jakiejkolwiek partii. Pan Michał Szczerba, który mówi, że prawica coraz mniej jest zjednoczona, informacja taka, że jednak do rządu ma wrócić Jarosław Gowin i czy to scali w takim razie Zjednoczoną Prawicę, czy będzie wam jeszcze trudniej starać się w przyszłości o to, żeby pokonać Prawo i Sprawiedliwość i koalicjantów, panie pośle? Jest jakieś przemodelowanie w Zjednoczonej Prawicy. My obserwujemy je. Natomiast jakby tym się jakoś specjalnie nie fascynujemy, bo czy to będzie pani wicepremier Emilewicz, czy to będzie wicepremier Gowin, to nie ma żadnej różnicy, ponieważ uważamy, że sprawy w kraju są źle prowadzone i właśnie po to są nowe inicjatywy polityczne, po to jest ruch
Rafała Trzaskowskiego, no żeby właśnie nawet od tej dyskusji, która była przed chwilą między nami, żeby nie zniechęcać społeczeństwa do polityki, ale właśnie zachęcać. Tylko panie pośle, bo pan mówi, że sprawy idą w złym kierunku. Polacy chyba jednak wybierając PiS byli innego zdania w ostatnich wyborach, a poseł Czarnek w pierwszej części powiedział, że ruch Rafała Trzaskowskiego utonął w warszawskich fekaliach w Wiśle razem z tymi fekaliami. No, no właśnie, no, dlatego ja uważam, że my musimy odrzucić tego typu złośliwości. Trzeba odrzucić takie dąsy, miny i nawet takie nieładne słowa, które padają w przestrzeni publicznej i skupić się na konkretnej robocie. My mamy do wykonania z Rafałem Trzaskowskim pod jego przewodnictwem konkretną sprawę do wykonania. Musimy przygotować Polskę i polskie społeczeństwo na wielki rok, rok wyborczy. I chcemy dać nadzieję, chcemy włączyć, zaktywizować. Chcemy uruchomić te wszystkie części społeczeństwa, które nie były dotychczas aktywne, a które by bardzo chciały. Tylko ja pytam o to, panie pośle, czy Rafał Trzaskowski poradził sobie z zadaniem, które się nazywa Warszawa i przygotowanie Warszawy na poradzenie sobie z problemami Czajki, które znane są nam od ponad roku i czy w obecnej sytuacji będzie wiarygodnym liderem jakiegokolwiek ruchu, który państwo planujecie powołać, żeby, jak pan mówi, pokazać Polakom, że polityka może być inna, fajna, ciekawa. Znaczy, panie redaktor, ja akurat byłem samorządowcem warszawskim, więc wiem, kiedy był projektowana oczyszczalnia Czajka, kiedy były projektowane przesyły, to był lata 2005-2006. Wtedy nie rządził Rafał Trzaskowski, miał wtedy... Ale teraz rządzi. Był wykładowcem, z tego co pamiętam, w Natolinie. Nie miał nic wspólnego z tymi planami, z tymi koncepcjami, które jak widać w tej chwili po prostu zawiodły. A politycy, którzy wówczas byli odpowiedzialni za Warszawę, po prostu nie dali rady i dzisiaj mamy skutki tego. A natomiast nie chciałbym, żeby polska polityka polegała na takim wyzłośliwianiu się, że nie wiem, że jest katastrofa, jest huragan, jest powódź, a może pękła rura albo wyciekają ścieki do sytuacji stricte politycznych. A my w tej chwili mówimy o przywództwie, mówimy o nadziei, mówimy o zainteresowaniu polityką i mówimy o tym, ale wie pan, co jest najważniejsze w mojej opinii. To są okrągłe zdania. To nie, są okrągłe mówimy zdania. Również, nie, mówimy również o przywództwie, o nadziei. Panie pośle, mówimy, jest Czajka, mówimy, jest awaria, mówimy, jest rozliczany Rafał Trzaskowski z tego, jakim jest menadżerem i z tego, jak to się przełoży na jego ruch. Nie chcę, żebyśmy sobie opowiadali teraz tutaj okrągłe zdania o tym, jak piękna może być polityka. Rozumiem, że możemy 5 minut powiedzieć o tym, dlaczego poseł czy senator PSL-u przeszedł do porozumienia Jarosława Gowina i co go do tego zachęciło. Ale to naprawdę dla Polaków nie jest to istotne. Rafał Trzaskowski robi swoją robotę dobrze, robi dobrą robotę jako prezydent Warszawy. W tej chwili w jakiejś mierze zawiesił, a może tak powiem, lekko przesunął ogłoszenie inicjatywy politycznej, bo chce dokończyć swoją pracę jako gospodarz miasta. Natomiast to, co jest kilkanaście metrów pod korytem Wisły i co zostało źle przygotowane, być może źle zaprojektowane, nie jest żadną winą Rafała Trzaskowskiego. No ja i właśnie chcę Jacka Wilka na koniec tej części zapytać, czy wyborcy to przyjmą, tak? Czy ta historia będzie właśnie w taki sposób odczytana przez wyborców, że to nie jest wina Trzaskowskiego, że on jest wrzucony na jakąś minę i że on zachowa swoją wiarygodność jako polityk? Panie pośle. Ja już w programie, pani redaktor, mówiłem, że technicy, specjaliści mówią, że od początku ta konstrukcja była bardzo ryzykowna i prawdopodobnie w związku z tym jest też dużo bardziej awaryjna. Oczywiście musimy się przekonać, na ile właściwie był nadzór prezydenta nad osobami czy służbami odpowiedzialnymi za konserwację, sprawdzanie i tak dalej, i tak dalej. Z całą pewnością część winy spoczywa na prezydencie, ale nie aż tak duże, jak by chcieli wszyscy politykierzy, którzy chcą to wszystko topić w polityce. Natomiast zależało mi na tym, żeby powiedzieć, skąd się biorą te słynne transfery i przejścia. No, to wszystko ma przyczyny swoje systemowe, wynikające z ordynacji wyborczej. Handluje się tak naprawdę już teraz miejscami na listach wyborczych, najbardziej jedynkami, czyli tymi miejscami biorącymi, bo tak jest zbudowana nasza ordynacja, że to partie polityczne przede wszystkim ustawiają te listy. Jeżeli zmienimy ordynację wyborczą i każdy będzie mógł samodzielnie startować w wyborach bez względu na partię, to frakcje polityczne, koła, kluby będą tworzone dopiero wtedy, kiedy posłowie wejdą do Sejmu i to będzie dużo zdrowsza sytuacja, bo nie będzie możliwości tego typu korupcji politycznej, czyli oferowania przyszłych miejsc na listach posłom. Oczywiście partia rządząca może na przykład oferować miejsca w rządzie, ale to z kolei jest kwestia tego, czy posłowie w ogóle powinni zasiadać. Albo gdyby na przykład wprowadzić taką zasadę, taki przepis, że poseł, który zrobi coś takiego, traci mandat, na przykład. I ordynację wyborczą gruntownie w taki sposób, żeby uniemożliwić tego typu
żenujący transfer. Dlatego pytam, czy dobre byłoby rozwiązanie, gdyby poseł, który robi coś takiego na przykład po roku, tracił mandat? Czy to by go powstrzymało przed takimi skokami w bok? Nie no, aż tak nie można posła ograniczać, jednak jest wolnym i suwerennym. A dlaczego? Bo jeżeli na przykład jego ugrupowanie się skompromitowało, a wiele razy tak było w historii Polski, to nie dziwmy się, że nie chce swoim nazwiskiem... Można zostać posłem niezależnym, wie pan? Na przykład. To może być. No to a nie przeskakiwać z jednej historii do kompletnie innej historii politycznej. To zbierze się 20 posłów niezależnych, założą klub, a potem się przyłączą do większości rządzącej. No i efekt będzie identyczny. Aha, czyli szanowni państwo, jak poseł będzie chciał, to nic go nie powstrzyma. Miejcie na uwadze głosując. Krótka przerwa i wracamy za chwilę na jeszcze jedną rundę pytań politycznych. Polityczne. Media Expert. Kupuj taniej, nawet do 70%. Laptopy, smartfony, drukarki, monitory, słuchawki w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Teraz w euro. Dla wszystkich wymagających technologie w ultra niskiej cenie. Suszarka Electrolux 300 zł taniej. Smartfon Xiaomi 170 zł taniej. Kupuj w sklepach euro i na euro.com.pl. Nowy Seat Leon. Więcej wrażeń z jazdy. Bez zobowiązań życie staje się lżejsze. Wybierając Seata w leasingu bez zobowiązań, masz możliwość zwrotu auta w przypadku nieprzewidzianej zmiany sytuacji finansowej. Sprawdź na seat.pl. Chętnie rzuciłbym papierosy, ale boję się, że będę nerwowy. Sięgnij po Desmoxan. Z Desmoxanem powinieneś przestać palić już po 5 dniach, a cała kuracja trwa zaledwie 25 dni. Udało się. Z Desmoxanem szybko przestałem palić. I nie uwierzysz, wcale się nie denerwowałem. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Desmoxan. I już nie palisz. O, dzwoni pani doktor. Dzień dobry, pani doktor. Dzieci zaczęły dziś kasłać. A kaszel jest suchy czy mokry? Suchy czy mokry? Trudno powiedzieć. Nic nie szkodzi. Proszę podać dzieciom Herbapekt Junior. Jest skuteczny w kaszlu suchym i mokrym. Herbapekt Junior można podawać również wieczorem. Dzieci nie będą kasłać w nocy i rano będą wyspane. Herbapekt Junior. Numer jeden na kaszel suchy i mokry. To jest łupież, a to jest jego przyczyna. Drożdżaki. Więc jeśli chcesz pozbyć się łupieżu, sięgnij po szampon leczniczy Zoxyn-Med, bo Zoxyn-Med działa przeciwgrzybiczo i zwalcza aż 5 rodzajów drożdżaków. A do tego likwiduje spędzenie i przetłuszczanie skóry głowy. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Krótka kuracja pozwoli zapomnieć o łupieżu. Masz łupież? Nie eksperymentuj. Idź do apteki po Zoxyn-Med. Zoxyn-Med. Na łupież tylko lek. Pielęgnacja skóry wokół oczu. Nawilżenie i odżywienie. Ampułka przeciwzmarszczkowa. Okład na cienie i opuchliznę. Delikatny masaż. Skomplikowane? Nie dla mnie, bo mam moje intensywne serum pod oczy Biolik z chłodzącymi kuleczkami, które przyjemnie masują i poprawiają mikrokrążenie. Biolik nawilża i odżywia. Działa też przeciwzmarszczkowo. Sprawia, że skóra staje się gładka i rozświetlona. Zmarszczki, cienie znikają w mgnieniu oka. Biolik. Skoncentrowany na skórze. Dlaczego wybieramy Vitotal dla kobiet? Bo zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach. Vitotal ma też dodatkowe składniki roślinne oraz aminokwasy. Wzmacnia skórę, włosy i paznokcie. Pomaga mi radzić sobie ze stresem. Wspiera tarczycę. Vitotal pomaga utrzymać smukłą sylwetkę. I nie martwić się celulitem. Kompleksowo wzmacnia organizm. Vitotal jest najlepszy. Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Wyglądasz świetnie. Nawet lepiej niż ostatnio. Mam na to swój sposób. Labotex Skin. Z wiekiem skóra traci jędrność i zaczynają pojawiać się zmarszczki. Może spadać ilość kolagenu, koenzymu Q10 i kwasu hialuronowego. Labotex Skin dostarcza je od wewnątrz. A do tego retinol i biotynę, które wpływają na utrzymanie zdrowej i pięknej skóry. Zachowaj młody wygląd na długo. Labotex Skin. Pokonaj zmarszczki od wewnątrz.
Komfort i bezpieczeństwo nareszcie są standardem dla Was i Waszej bliskich. Nowa Skoda Octavia. Premiera roku. Zanim wydarzy się historia, zanim zdobędziesz miłość, przychodzi chwila przed tą chwilą. Wilkinson Sword. Sharpening your style since 1772. Okej, kamera poszła. I akcja. To jest moja cudowna koleżanka, która wczoraj odwołała swoją randkę, żeby mi tutaj pomóc wieczorem. To było naprawdę miłe. Dlatego zasługuje na podziękowania. I to wielkie. Merci. Naprawdę? Tak, jesteś wielka. O, jesteś bardzo miła. Bardzo proszę. Oszczędzaj dzięki Lidlowym cenom. Uda lub podudzia kurczaka XXL 3,99 za kilogram. Jaja marki Zdrowo wielkość M 8,99 za 30 sztuk. Coca-Cola 34% taniej. 3,29 za butelkę przy zakupie 4-paku. Dlaczego teraz? Dlaczego właśnie teraz warto przesiąść się do samochodu elektrycznego? Bo teraz to przełomowy Volkswagen ID.3. Jego zasięg to nawet 540 km. Ciesz się porywającym przyspieszeniem i kieruj się w stronę zeroemisyjności. Odkryj w pełni elektrycznego Volkswagena ID.3. Volkswagen. Widzisz? Psy też mają ręce. Czyść je codziennie z Pedigree Dentastix i pomóż swojemu psu zachować zdrowe zęby i dziąsła. Pedigree. Akceptacja niezależnych od partii pracodawcy wolnych związków zawodowych. Zagwarantowane prawo do strajku. Obniżyć wiek emerytalny. Przestrzegać wolności słowa. Człowiek rodzi się i żyje wolnym. I w trzeciej części debaty dnia jeszcze chcę wejść przez chwilę od Rafała Trzaskowskiego, bo PiS uruchomił licznik ścieków kierowanych do Wisły. Trzaskowski powiedział, że mógłby odpowiedzieć podobnym licznikiem z czasów, gdy prezydentem stolicy był Lech Kaczyński, ale nie chce wejść w polityczną walkę na poziomie ścieków, że był taki pomysł podsunięty przez otoczenie Rafała Trzaskowskiego, ale on nie chce po prostu tego robić. Mówi tak, nawet wyliczono mi, ile litrów ścieków wpłynęło do Wisły w tym czasie. I może pan Banaszak jeszcze o tym przez chwilę. Czy to był dobry pomysł, żeby tak robić? I czy, jak pan oceni to, że Trzaskowski nie chce odpowiadać wam w analogiczny sposób? No, przede wszystkim widać, że to jest ogromny problem. Ja jako samorządowiec widzę, że politycy, ci, którzy nie mają doświadczenia samorządowego, pchają się na funkcje, na których się po prostu nie znają. Widać ogromną różnicę między miastami, którymi zarządza gospodarz, a takimi, gdzie polityk został wypchnięty przez własne ugrupowanie i pełni funkcję prezydenta czy burmistrza, a wcale mu to nie odpowiada. I akurat Warszawa jest tego świetnym przykładem. My jako Rozumiem, nie zawsze będziemy zwolennikami spokoju w polityce, zmian ewolucyjnych i rozliczania wszystkich za to, co... I niech pan powie, jak jesteście takimi zwolennikami, ten licznik ścieków to jest taki symbol spokoju w polityce? Jest to pewna metoda polityczna. Ja przypominam również licznik długu Balcerowicza. Wiele wymownych symboli. W tej chwili mamy cywilizację obrazkową. Wszyscy się z tym zgodziliśmy w poprzedniej części programu, że niestety szybkie, jasne przekazy trafiają do społeczeństwa. Nikt nie słucha długich przemów. Myślę, że ta informacja o ilości ścieków jest taką bardzo konkretną informacją. No to jeżeli mamy taką obrazkową kulturę, Michał Szczerba, jeśli mamy taką obrazkową kulturę, to może Rafał Trzaskowski taki licznik powinien uruchomić, jak pan sądzi? Nie, bo my nie chcemy urządzać happeningów politycznych. Zresztą, co ciekawe, te happeningi polityczne urządzają wiceministrowie PiS. Ich jest chyba
już ponad blisko 130 w rządzie Mateusza Morawieckiego. Będzie odchudzony rząd. Jadwiga Emilewicz mówi, że będzie rząd fit. No, myślę, że fit to nie wiem, czy jest fit, bo tak naprawdę PiS i Zjednoczona Prawica i przystawki Zjednoczonej Prawicy karmią się w tej chwili głównie stanowiskami, funkcjami i tak naprawdę kasą, bo też o kasę chodzi w tym wszystkim. Ja tylko przypomnę, bo oczywiście pan radny Banaszek nie jest z Warszawy, że przed 2008 rokiem wszystkie ścieki, nawet nieozonowane, były wrzucane do Wisły i to tak naprawdę budowa oczyszczalni spowodowała, że one są w tej chwili, one są oczyszczane i nasza kranówka warszawska jest i pyszna, i zdrowa, i bezpieczna. Więc myślę, że to nie jest czas na tego typu zabiegi PR-owe, bo one nic nie wnoszą. To jest takie dalsze zniechęcanie do polityki. Ja myślę, że tą beznadziejność, którą proponuje w tej chwili PiS, również tej narracji, którą w tej chwili tworzą ci młodzi politycy PiS-u, którzy niespecjalnie się odnajdują w rolach ministrów, niespecjalnie mają jakiekolwiek zasługi, dokonania. Są specjalistami od konferencji prasowych, a myślę, że społeczeństwo od polityków oczekuje przede wszystkim dobrej roboty każdego dnia. Panie pośle, a jeszcze przez chwilę chcę zostawić pana przy głosie i zapytać o wystawę Lech Kaczyński, Człowiek Solidarności, która została otwarta dzisiaj na dziedzińcu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Jarosław Kaczyński mówił tak, zasługi Lecha Kaczyńskiego w różnych dziedzinach były rzeczywiście wielkie, część z nich nie jest znanych. I powiedział Jarosław Kaczyński, że jego brat odegrał bardzo wielką, można nawet powiedzieć, decydującą rolę w powołaniu 17 września 80 roku Solidarności. Jaki jest pana komentarz? No, panie redaktor, no wystarczy zapytać, nie wiem, no ja się uczyłem z podręcznika Anny Radziwiłł, Wojciecha Roszkowskiego i tam przywódca Solidarności był jednoznacznie wskazany, był nim Lech Wałęsa. Rzeczywiście Lech Kaczyński pod koniec lat 80. był pierwszym zastępcą, ale był zastępcą Lecha Wałęsy, więc naprawdę to, że w tej chwili Jarosławowi Kaczyńskiemu się wydaje, że było inaczej, to jest jego problem, to jest jego percepcja, to jest jego prywatne, osobiste doznanie, kto był ważniejszy. Natomiast no naprawdę no prosiłbym, żeby nie zakłamywać historii, nie budować legend wokół byłego prezydenta, no, które mu są po prostu nieprzynależne. Krzysztof Paszyk, a propos tego właśnie, bardzo proszę o komentarz. Ja może jeszcze jednym zdaniem, pani redaktor, cofnę się do wątku tego licznika. Dobrze, który proszę. Został przez przedstawicieli PiS-u zorganizowany. Ja bym nawet był gotów przyklasnąć temu pomysłowi pod jednym warunkiem, żeby obok tego licznika ilości ścieków zrzucanych do Wisły umieścić licznik obrazujący ilość śmieci, która co roku z całej Europy jest do Polski zwożona. Żeby jeszcze tam trzeci licznik został na tej stronie dołożony, to jest licznik ilości ton węgla z Rosji sprowadzanych do Polski. I jeszcze jeden licznik osób, które zachorowują dzięki temu, że ten kiepski węgiel się spala, na choroby płuc. Ale czy pan chce powiedzieć, że PiS uruchamiając ten licznik ścieków podsunął teraz innym ugrupowaniom pomysł właśnie polityczny? Jak mówił pan radny, bo mamy kulturę obrazkową, żeby teraz uruchamiać liczniki i pokazywać, nie. Co jest, nie wiem, cudzysłów robię, zasługą jakiej partii. Na poważnie, pani poważnie redaktor, pana na poważnie pytam. Chciałem powiedzieć, że PiS, gdyby sensownie i szczerze traktował troską ochronę środowiska, to patrzyłby globalnie na to, co się dzisiaj ze środowiskiem w Polsce dzieje i identyfikował wszystkie zagrożenia, z którymi mamy do czynienia, a nie tylko z pobudek politycznych koncentrował się na ściekach w Warszawie. Natomiast jeśli że w takim razie liczników takich nie uruchomicie, tylko moglibyście, tak, sugerujecie, ja ale nie zrobicie tego. Ja zasugerowałem, że PiS miał szansę pokazać się jako autentycznie z troską spoglądające środowisko na kwestie naszego środowiska naturalnego w Polsce, natomiast tą szansę stracił. Jeśli chodzi, pani redaktor, tak. o kwestię dzisiejszej uroczystości i odsłonięcia tablicy pamiątkowej Lecha Kaczyńskiego na wystawa Lech Kaczyński, Człowiek Solidarności. Wystawy na dziedzińcu Ministerstwa Kultury. To oczywiście ja nie odmawiam Prawu i Sprawiedliwości oddawania należnej czci, szacunku i zasług Lechowi Kaczyńskiemu i jego działalności w Solidarności. Natomiast
kategorycznie sprzeciwiałem się, sprzeciwiam i będę się sprzeciwiał takiemu instrumentalnemu podejściu do historii najnowszej Polski, gumkowania niektórych postaci, z którymi nie po drodze Prawu i Sprawiedliwości. To jest bardzo szkodliwe, to się prędzej czy później obróci przeciwko PiS-owi. Nie można historią Polski się bawić, nie można historii Polski dostosowywać do własnych celów, bo to najwyraźniej świecie się zemści i niestety będzie PiS postrzegany w przyszłości jako środowisko polityczne, które wielką szkodę wyrządziło Polsce. Jacek Wilk, a propos tego. Szanowni Państwo, mnie ta metodologia czy filozofia działania PiS-u nie dziwi. Ja ją obserwuję od początku poprzedniej kadencji, czyli od chwili, kiedy PiS doszedł do władzy i niestety, ale ta polityka, socjotechnika PiS-u opiera się na, co tu dużo mówić, niskich instynktach i złych emocjach. PiS się odwołuje do takich właśnie zjawisk jak zawiść, zazdrość, mściwość, nienawiść. Każdy problem polityczny obraca przeciwko konkretnym osobom. Próbuje tak naprawdę atakować ludzi, a nie problemy. I ta polityka stacza się, naprawdę się stacza. Ja uważam, że każda poważna partia polityczna, która chce być poważną opozycją do PiS-u, powinna robić dokładnie odwrotnie, to znaczy pokazywać klasę, podnosić poziom debaty politycznej, pokazywać, że kształtuje jakieś elity polityczne, a nie stacza się w ten ściek. Bo niestety im bardziej będziemy się staczać w tym kierunku, tym bardziej będzie narastać zjawisko, które już politolodzy nazywają lumpen demokracją, czyli po prostu opieraniem władzy na tych najgorszych instynktach, prawda? Że my ale wie pan co, no to przepraszam, ale to muszę wejść słowo, wskazać na, nie wiem, postać Janusza Korwin-Mikkego chociażby, który jest znany z najróżniejszych wybryków w polityce. Jak mnie pan teraz zapytał o przykłady, to w sumie pewnie by nam nie starczyło czasu do końca programu, gdybym miała cytować, czy chociażby... Nawet u mnie w programie ostatnio, kiedy się, przepraszam, pokładał pan prezes, nie wiem, może był znudzony lekko. Wie pan, to też widzowie to odebrali w taki niechętny sposób, że to jest brak klasy, brak kultury. I to, wie pan, no po prostu niestety, ale czasami się nie widzi belki we własnym oku. Każdy ma prawo ocenić w swój sposób pewne zachowania. Natomiast ja mówię, dla mnie najgorsze jest to, żebyśmy nie budowali polityki właśnie w ten sposób opartej, bo mimo wszystko cokolwiek powiedzieć o Januszu Korwin-Mikke, on jest osobą merytoryczną i zawsze ma logiczne argumenty nie do zbicia, chociaż no, czasem nie wyparzony. Różnie to kiedyś bywa. Czasami się posługuje paradoksem po prostu, ale wie pan, to też... Bardzo ostro wręcz jak brzytwa. Natomiast mówię... Do dyskusji to jest, co pan teraz powiedział. Opozycji merytorycznej z klasą, że budujemy elity polityczne. Co do drugiej kwestii związanej z tym takim na siłę przypisywaniem czy podpinaniem się pod ruch Solidarności. Ja nie wiem, czy to jest wbrew pozorom, może powiem rzecz niepopularną, ale nie wiem, czy to jest aż tak bardzo perspektywiczne, bo przecież mamy naprawdę dobrze wykształconą młodzież, która zwraca chociażby uwagę na fakt, że spośród postulatów Solidarności tych sierpniowych 21 większość miała charakter gospodarczy. I to są postulaty wręcz komunistyczne. No, inne postulaty dotyczące wolności mediów, czy wolności zgromadzeń, tworzenia związków i oczywiście jak najbardziej. Ale jak się przeanalizuje postulaty gospodarcze Solidarności z sierpnia 80 roku, no to można się złapać za głowę. No to są kompletne brednie. Więc akurat od tych socjalistów... Moment, jak pan wie, był przełomowy historycznie, więc... No tak, no ale proszę państwa... Wiek emerytalny, 55 lat, no, 3-letni urlop bezpłatny, podwyżka o 2000 wynagrodzeń i wiele takich innych z kosmosu zupełnie wziętych postulatów, no to była kompletna utopia. Więc może też powinien przyjść czas na to, żeby te postulaty też umieć już z perspektywy przynajmniej spokojnie i chłodno oceniać i oddzielać dobro od złego. Chcę zapytać pana Banaszaka, czy się nie boicie jednak, że w którymś momencie opozycja się zdenerwuje i uruchomi te liczniki, o których mówił pan Paszyk? Na szczęście moim zdaniem liczniki nie są takim elementem najbardziej brutalnym w polityce. Przed chwilą dowiedziałem się na przykład, że jestem przystawką od pana Szczerby. Nie wiem, czy tak samo nazywał ugrupowania, które wchodzą w skład jego koalicji obywatelskiej, również przystawkami. Życzę powodzenia, więc jak słyszymy, język niestety polityczny jest brutalny. Akurat wspomniałem również o tej wizualizacji, którą zrobił premier Balcerowicz. Nie jest to mój faworyt, również w obszarze wiedzy gospodarczej czy ekonomicznej, ale przyznam, że
ta informacja akurat była bardzo ciekawą informacją i myślę, że informowanie społeczeństwa, jak wygląda zadłużenie kraju, jest takim też rozszerzeniem trochę poznawczym, chociażby dla obywateli i elektoratu, jak tutaj czasami mówimy. Panowie, mamy dosłownie 2 minuty do końca. Chcę zapytać jeszcze króciutko jedną rzecz, bo Interia ustaliła, że główny inspektor pracy, pan Wiesław Łyszczak, przyznał sobie w tym roku 20 tysięcy nagrody za szczególne osiągnięcia, ale pytany przez media nie zdradził, jakie to są osiągnięcia. Może Michał Szczerba, dosłownie po 2 zdania poproszę komentarza. Z panem głównym inspektorem pracy to miałem do czynienia wtedy, kiedy wyjaśniałem sprawę tych 400 tysięcy Stanisława Karczewskiego i pan inspektor właśnie słynął z tego, że wybielał byłego wicemarszałka, który pobierał poważne wynagrodzenie jako wicemarszałek, a jednocześnie dorabiał w swoim szpitalu, w którym zresztą był na urlopie bezpłatnym, więc być może za to dostał tę pensję, być może za to sobie przyznał tę nagrodę. Innych osiągnięć dla środowiska PiS nie znam. Pan Krzysztof Paszyk o te 20 tysięcy. Pani redaktor, szanowni państwo, ja ciągle pamiętam słowa byłej premier i wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości Beaty Szydło. Praca, pokora i umiar. Więc mamy tu praktyczne zastosowanie tych słów, które wtedy wypowiedziała. To są tylko nieliczne przykłady tego, co tak naprawdę, na co stać Prawo i Sprawiedliwość. Doczytuję, że od momentu objęcia urzędu w 2017 roku pan Łyszczak przyznał sobie blisko 139 tysięcy nagrody, znaczy różnych nagród. Panie radny, co pan na to? Nie bardzo rozumiem, w jaki sposób mógł przyznać sobie. No właśnie, decyzję w tej sprawie podejmuje sam główny inspektor pracy. Taka jest procedura, że on przyznaje sam sobie. No to apel do panów posłów, nie wiem, do rządu, nie wiem dokładnie w jakiej formule to sposób wynagradzania następuje, natomiast standardową rzeczą jest nadzór, jest osoba odpowiedzialna za przyznawanie nagród, zwykle to jest jakieś ciało kolegialne i ja uważam za dobrą pracę. O tym płaca, sposobie powiedziała Katarzyna Izabela Mrzygłocka, posłanka Platformy, członkini Rady Ochrony Pracy, że tak to właśnie wygląda, że pan główny inspektor sobie przyznaje i to jest zdanie Jacek Wilk. Zdanie dosłownie, bo czas się nam skończył. Widzicie, te zasługi są tak ogromne, że nie da się ich wyrazić słowami, albo jak mówiła pani premier Beata Szydło, mu się po prostu należało. Dziennikarze będą pytać o to. Jacek Wilk, Konfederacja, Adam Banaszak, Porozumienie, Krzysztof Paszyk, PSL, Michał Szczerba, Platforma, Interwencja Ekstra za chwilę o podgrzewaniu wody, o cenie za to i o zawyżonych rachunkach. Ja dziękuję, zapraszam na jutro. Do zobaczenia. Ziemia ma ponad 4 miliardy lat. Człowiek żyje na niej od 200 tysięcy. Jednak wystarczyły nam dziesięciolecia, by zmienić naszą planetę nie do poznania. Zanieczyściliśmy powietrze przez to miejsce, w którym możemy normalnie oddychać, jest coraz mniej. W Polsce z powodu złego stanu powietrza umiera 15 razy więcej osób niż w wypadkach samochodowych. A to właśnie samochody trują powietrze. I nie chodzi tylko o spaliny. To też drobiny z opon, klocków hamulcowych i pył z jezdni wzniecany przez jadące pojazdy. Dlatego zrezygnujmy z samochodu. Podróż do pracy rowerem, tradycyjną hulajnogą czy pieszo będzie zdrowsza nie tylko dla środowiska, ale też dla nas samych. W miarę możliwości korzystajmy też z komunikacji miejskiej. Metra, tramwajów czy autobusów. To mniej samochodów na ulicach, a zatem czystsze powietrze. Jeśli zaczniemy zmiany od siebie, to mamy jeszcze szansę, by oddychać czystym powietrzem.